Witajcie w Poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. Dzisiaj zobaczymy, że warto zamykać drzwi. Uspokajam wszystkich, którzy zauważyli, że nie nawiedziłem was w poniedziałek. Można powiedzieć, że regularność nagle się zawaliła, chociaż ja wolę stwierdzenie zachwiała. Spokojnie, winą była nagła wizyta u lekarza, nie ban na YouTubie. Dlatego jeżeli chcecie być na bieżąco przeze mnie informowani, to zapraszam na Instagram wiem jak, albo Discord wiem jak. Tam wrzucam świeże informacje, gdy tu nie mogę wrzucić filmu. Ale jak już odpoczęliśmy od internetu, to czas wspólnie ponownie do niego wpaść. TikTok to miejsce, które niektóre osoby starają się unikać, ale dla sporej części społeczeństwa ta platforma to praktycznie cały internet. Między nimi znajdziemy osoby, które chcą być tam popularne za wszelką cenę. Oto jeden z nich, TikToker Mizi, a dokładnie Bakari Bronze Ogaro, 18-letni mieszkaniec Londynu, który postanowił nagrywać swoje żarty. Jego filmy stały się tak popularne, że kilka dni temu trafił do programu Piersa Morgana. Ale zacznijmy od jego twórczości. Zobaczmy, czym zdobył popularność. Bo żarty, no jak to żarty, mogą być dobre, słabe, to bardzo subiektywne, dlatego sami ocencie działalność Miziego. Oto żart, gdy kradnie przypadkowej osobie psa. You go a nice dog? Sorry? You go a nice dog? She's lovely, she's this. Don't run away. Hold on again. You're outside! You're outside! Jak, zabawne? To dopiero początek. Kolejny film, gdy wsiada do przypadkowego samochodu. Out. Huh? What are you doing? What do you mean what am I doing? Get out of my car. This is my Uber. Jeździ rowerem po sklepie. Riding bikes and places. Huh? I'm just outside riding bikes and places. W innym pali papierosy. Huh? No loud smoke. No loud smoke. Jest też prank, gdy wchodzi do biblioteki i niszczy książki. Excuse me, what can I, get a book here? Yeah, sure. Oh, sure. Let me just... Hi. You alright? Yeah, fine, thank you. Just get a bit of... Can I get this book, please? Śmieszne? Zabawne? Jak oceniacie twórczość Ogaro, który mógłby się ogarnąć? No, wielu oglądających mówiło, że granica już dawno została przekroczona, no ale żadne służby nie reagowały, aż w końcu przyszedł czas na kolejny żart. W którym Mizi postanowił wejść z kumplami do przypadkowego domu. James? 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 Hi. You man from? Hello James. We need to speak to James. James? Hi. Hi. Is that James? Is this where the study group is? No. No. What number is this? No. Study group. Udając, że przyszedł na koło naukowe. Wait, this is not where the study group is? We've got kids, man. Oh, you got kids? Oh, sorry. Oh, I thought this was the study group. I actually thought... I to nie był jedyny raz. Powtarzał to kilkukrotnie. Czasem wchodził do domu, a domownicy nawet tego nie zarejestrowali. Cała jego zabawa odbywa się na terenie Londynu, co dla niego jest dobrym wyborem, bo gdyby wszedł do jakiegoś amerykańskiego domu, to przywitałby go ten dźwięk. No i pewnie nie zdążyłby się pożegnać z widzami. Rodzina po wszystkim zadzwoniła na policję. Szerowane TikToki szybko wskazały, kogo ukarać. Identyfikacja nie była trudna. Jak się okazało, Mizi miał już zakaz wkraczania na własność prywatną, ale go łamał. Mimo wszystko jeszcze zdążył i dla żartu przeskoczył nad ortodoksyjnym Żydem stojącym na ulicy i mając ten wachlarz śmiesznych żartów, trafił przed sąd, gdzie dostał karę 365 funtów. I to dla Brytyjczyków jest najlepszy żart. Możesz terroryzować ludzi i tak naprawdę nie ponosisz konsekwencji. Do tej kwoty dodajmy jeszcze zakaz publikowania jakichkolwiek filmów z udziałem osób trzecich, jeżeli nie podpisały zgody na nagrywanie, co w sumie i tak daje... no śmieszną karę. I między innymi to poruszył w swoim programie Piers Morgan, bo to nie była pogawędka z ciekawym twórcą, a bardziej kłótnia i chęć uświadomienia mu, co zrobił i co robi. You can hold on. I'm explaining. I'm explaining. Yeah, don't just keep talking like an idiot. I... Right? Don't. Let me finish what the viewers don't know you did. I... You go up and you do these things. You take a dog from an elderly woman. You leapfrog
over the top of an Orthodox Jewish man. Co oczywiście się nie udało. Mies dalej uważa, że to co robi to zabawa, a poza tym może robić co chce. No i dalej robi, może już nie na TikToku, gdzie został wreszcie zbanowany, ale dalej nagrywa, chociażby jak jedzie na dachu autobusu. Every single time. You do a madness every single time. A na TikToku pojawię się też ja, tylko nie będę robił tam dziwnych rzeczy. Będę omawiać, co się dzieje w internecie. Profil tu poszukiwacz. Zapraszam do obserwowania. A teraz lecimy dalej. Niektórzy mówią, że bohaterowi z poprzedniego filmu brakuje wychowania. Silnego taty albo silnej mamy, która postawiłaby go do pionu. No i na pewno taką byłaby jedna z zawodniczek, które wzięły udział w konkursie w przeciąganiu liny. Oto mój przykład silnej i niezależnej kobiety. Nie wiem jak pozostałe zawodniczki, ale ja proponuję wcisnąć przycisk. Mamy w teamie impostora. Zapytacie, co ona sobie myślała, że ciągnęła linę w tę stronę? No właśnie nie myślała, ale siły nikt jej nie odmówi. Przeciągnęła trzy zawodniczki za sobą. Może ktoś jej źle wytłumaczył albo źle zrozumiała, że to nie przeciąganie liny, a jej przepychanie. I weź na taką traf, gdy znajdziesz się w Squid Game. Ja bym od razu skoczył w przepaść. Większość mam w nasze wychowanie wkłada swoje serce. Wręcz daje je nam na talerzu. Czasem aż iskrzy. Ta salsa przygotowana z domieszką... No właśnie, czego? Czytałem masę domysłów i analiz, co się tam znalazło i dlaczego pojawiają się iskry. Od krzemków magnezu po krzemowodory, albo udział molsajete, czyli meksykańskiego moździerza, który wykonany jest ze skały wulkanicznej. Pero por qué se hizo? Tak czy inaczej, niektórzy widząc tak błyskotliwe danie, nabierają apetytu. Smoking! Im więcej dzieci, tym większa odpowiedzialność. Im większa odpowiedzialność, tym łatwiej o wpadkę. Zwykłe poranne pływanko może stać się prawdziwym horrorem. Oh no! Oh no! Come on, ducky! Całe szczęście, ale przyznajcie, że gdyby to był człowiek z dziećmi, to liczylibyście, aby dziecko tam wpadło. Może to taki kaczy test, aby pozbyć się najsłabszych. Można się cieszyć, jak widać w tym stadzie go nie ma. Come on, ducky. Przyroda bywa brutalna, a czasem też obrzydliwa. Rodzice w przyrodzie czasem robią takie rzeczy, co nam ludziom nawet nie przejdzie przez myśl. Pokażę wam kolejną popularną ptasią mamę, która podbijała internet w ostatnich dniach. Jak widać, dostarcza pożywienie każdemu z dzieciaków. Można zapytać, kiedy je ona. To trochę jak u ludzi. Mama zrobi obiad, poda dzieciom, ale sama nic nie skosztuje. No kiedy ona to robi? No właśnie u ptaków dzieje się to zaraz po posiłku dzieci. Okej, miałem ostrzegać, kiedy nie jeść. Sorry, ale tak działa natura. Chociaż mama ma gówniane życie, to pomaga w utrzymaniu czystości gniazda, nie ma tu pasożytów i nie przyciąga drapieżników. Jutro dzień mamy, pamiętajcie o tym. A ja z tego miejsca dziękuję każdej mamie z całego serca za ten wysiłek włożony w wychowanie nas i sprzątanie tego, co zrobimy źle. Spróbujemy się odwdzięczyć, chociaż niektórzy starają się to robić praktycznie od początku. Kochamy was, a tatusiów omówimy w kolejnym poszukiwaczu. Pamiętacie ostatni odcinek z tym objawieniem z parczewa? Z tym drzewem. Jak się okazało, miałem rację. Niektórzy robili biznes, sprzedając gałęzie i liście z tego drzewa. Pojawiła się też osoba, która starała się wykorzystać ten szał w dobry sposób. I tak Adam Kościanczuk sprzedał liść za 720 zł. Te pieniądze zostały przelane na konto fundacji, pomagającej ludziom borykającym się z problemami psychicznymi. Nawet dendrolodzy wypowiadali się, co pojawiło się na dębie. I okazało się, że to nic nadzwyczajnego. To zwykłe przebarwienia, a reszta to nasza wyobraźnia. Kilka lat temu na tym siniaku niektórzy widzieli Jezusa albo Maryję.
Żartowni się mówili na nią Matka Boska Konkubencka. To nasza wyobraźnia, która rysuje twarze, gdzie ich nie ma, albo pokazuje interes, gdzie go jeszcze nie ma. Pod Bydgoszczą, miejsce, gdzie spadła ruska rakieta, stało się prawdziwą atrakcją. Turyści odwiedzają słynny las i zbierają małe części rakiety, którą pozostawiła żandarmeria wojskowa. Niby na pamiątkę, ale doskonale wiemy, że za jakiś czas znajdzie się jakiś Janusz biznesu, który będzie chciał je sprzedać. Pół biedy, jak będzie to oryginał, a pewnie pojawią się inni, którzy rozwalą swój stary telewizor i będą mówić, że to kawałek rakiety. Ciężko będzie to sprawdzić, a wałki przy zakupach są częste, no i niewidoczne na pierwszy rzut oka. Kupujesz ciężarówkę pełną drewna? Ta, pełną. Ale jak to dojechało? Jak to się nie rozwaliło, jadąc do klienta? No sposobów jest kilka, a jednym z nich jest specjalne ułożenie na specjalnej konstrukcji, która tutaj obaliła się przy wyładunku, ale jak widać, jeden z handlarzy zagaduje klienta, aby ten tego nie zauważył. Ile to oszust musi się napracować, aby nie pracować? No, chyba że nie dać mu zarobić, dlatego kupujcie z głową. To tyle w poszukiwaczu tu na YouTubie. Jutro mój pierwszy TikTok na Tu Poszukiwacz. Zapraszam do obserwowania, a ci, którzy nie lubią tej platformy, spokojnie. Na YouTubie widzimy się w poniedziałek. Dziękuję za każdy like, subskrypcję, komentarz. Dobrego weekendu. Do zobaczenia. Hej!